Prehabilitacja to cały zespół działań, które mają przygotować pacjenta do leczenia operacyjnego. Prehabilitacja łączy w sobie elementy edukacji, przygotowania fizycznego, psychologicznego oraz dietetycznego. Jej założeniem jest rozpoczęcie procesu leczniczego już na pierwszej wizycie w poradni chirurgicznej. Jako pierwszy w słupskiej placówce wprowadzi ją oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej. Polega ona na odpowiednim przygotowaniu pacjenta, usystematyzowaniu tego przygotowania, tak żeby pacjent dokładnie wiedział, jakie warunki musi spełnić przed operacją, jak do tej operacji się dobrze przygotować, w takim celu, żeby uniknąć powikłań, skrócić swój okres pobytu w szpitalu. Najnowsze trendy w medycynie wskazują na to, że prehabilitacja coraz bardziej będzie rozwijała się w polskich szpitalach. Dlatego Słupski Szpital chce w przyszłości wprowadzić ją jako standard do głównych procedur operacyjnych w całej placówce. Celem promocji i szerokiego udostępnienia informacji o prehabilitacji lekarze z Ośrodka Koordynowanej Opieki Bariatrycznej Słupskiego Szpitala przygotowali specjalny poradnik, w którym przedstawiony jest program prehabilitacji. Poradnik dostępny jest za darmo w wersji papierowej w poradniach przygotowujących chorych do leczenia bariatrycznego oraz w wersji online na stronie www.szpitalslupsk.pl. Prehabilitacja.